orędzie Królowej Różańca dane Giseli w dniu 23 września 2024 roku. Droga córko, dziękuję, że ponownie przyjęłaś mnie do swego serca. Moje dzieci, proszę was, abyście obudzili się z tego letargu, w który już dawno zapadliście. Zło i ciemność pokryły ziemię, a wy wciąż żyjecie w kłamstwie, zamiast podążać za Słowem Bożym, które jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Ufacie człowiekowi, a nie Bogu. Nie jesteście już prowadzeni przez Jego Świętego Ducha, ale przez hipokryzję świata. Moje dzieci, przeobleczcie się w Jego światło i nawróćcie się już dziś. Wasze czyny przyciągają karę, ponieważ nie rozumiecie. Bądźcie wytrwali w modlitwie. Kochajcie z całego serca. Bądźcie braćmi w Chrystusie i módlcie się za Kościół Chrystusowy. Spoglądajcie waszymi oczami ku niebu. Teraz błogosławię was w imię Trójcy Przenajświętszej.